Zgodnie z wyrokiem Jan M. ma spędzić za kratkami 3,5 roku. Będzie tam przebywał pod ścisłym nadzorem lekarzy. Sąd okręgowy w ostatnim czasie podjął zawieszone postępowanie wykonawcze wobec Jana M., a jednocześnie nie uwzględnił wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec niego. Z tym postanowieniem nie zgodził się pan Jan M. Zażalił się do sądu apelacyjnego we Wrocławiu, który jednak nie uwzględnił jego zażalenia i utrzymał w mocy postanowienia sądu okręgowego. Przypomnijmy, Jan M. w 1982 roku był zastępcą komendanta milicji w Lubinie. Prokuratura zarzuciła mu m.in. dowodzenie akcją mającą spacyfikować lubińskich demonstrantów. Proces Jana M. ciągnął się kilkanaście lat. W 2007 roku został skazany prawomocnym wyrokiem, ale były milicjant wciąż unikał więzienia, wskazując na zły stan zdrowia. Po 10 latach można powiedzieć słowo nareszcie. Choć cały czas od 10 lat powtarzamy, że za sprawstwo kierownicze zbrodni lubińskiej, gdzie zastrzelono w pokojowej manifestacji 3 osoby, a kilkanaście raniono, to jest namiastka sprawiedliwości. 27 kwietnia były milicjant ma się stawić w zakładzie karnym we Wrocławiu celem odbycia kary. Przypomnijmy, w tym roku przypada 35. rocznica zbrodni lubińskiej.